witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii World of Tanks Blitz Top 5. To nie jest tak seria nominalnie, no ale faktycznie takowa to jest. Jeśli chcecie, to mogę utworzyć na przykład playlistę z tej serii. No i cóż, moi drodzy, dzisiejszym tematem przewodnim jest Top 5 najlepszych halloweenowych czołgów. I co rozumiem przez halloweenowe czołgi? No przez halloweenowe czołgi rozumiem halloweenowe czołgi. Ja wiem, że wielu z was może nie wiedzieć, to jaka jest różnica pomiędzy zwykłymi czołgami z nacji hybrydowej, a czołgami halloweenowymi, to wam tylko powiem, że tylko niektóre tam z nich są halloweenowe. Są to pojazdy z dwóch tierów, 7 i 5. Ale ogólnie w tym zestawieniu nie ukaże się żaden z tieru 5, bo po prostu te 7 są zwyczajnie lepsze w porównaniu do swojego poziomu. Jeśli powiedzmy zostawicie 5 łapek w górę, to najbliższy odcinek z serii Top 5 pojawi się nieco szybciej, chociaż może nie dotyczy to następnego akurat teraz odcinka, bo już planuję następny, już wiem jaki będzie temat, już wybrałem czołgi i tak dalej, zrobiłem miniaturę i w ogóle, ale odcinek po tym następnym jak najbardziej. No więc okej, nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Na 5. miejscu, proszę państwa, znalazł się Hafen. I dlaczego akurat Hafen? No cóż, na to pytanie tak naprawdę jest bardzo prosta odpowiedź, mianowicie uznałem, że może i Hafen nie jest taki jakiś bardzo dobry, ale na pewno żaden z innych czołgów halloweenowych, które się nie znalazły w tym zestawieniu, absolutnie nie zasługuje na umieszczenie go w zestawieniu najlepszych. No i właśnie dlatego wybrałem Hafena. No cóż, dlaczego ten czołg jest lepszy od takiego na przykład Tankensteina? No z jednego prostego powodu, mianowicie przez swoje działo. No proszę państwa, to działo jest bardzo, bardzo specyficzne. No przede wszystkim przeładowujemy niecałe 5 sekund, co już może być ciekawe. A to przy damage'u 190 na 7 tierze daje niewiarygodny DPM. Dodając do tego jeszcze fakt, że mamy 145 penetracji tylko, co jest wynikiem tragicznym, no to naprawdę widzimy, że czołg jest jakiś nowy element na skalę światową po prostu. Jeszcze dodam, że to jest największy czołg średni na swoim tierze, więc to już w ogóle jest dziwne. No widzicie, jak to kosmicznie wygląda. Hafen ostatnio był w sprzedaży, no nie pamiętam kiedy, ale na pewno jeśli już chcecie spotkać Hafena, to raczej na Mad Games, bo to jest czołg bardzo rzadki. Ten czołg, jak właściwie wszystkie czołgi z tego zestawienia dzisiejszego, ma średnią raczej celność, ale genialny czas celowania. Sami widzicie teraz jeszcze na powtórce, że to jest naprawdę coś niesamowitego. Jeśli chodzi o depresję działa, to mamy tu minus 7 stopni, więc jest tak średnio. Mamy tylko 1100 HP i to jest naprawdę wielki minus tego pojazdu, jak zresztą cała żywotność, bo pancerz, no, na wieży go w ogóle praktycznie nie ma. No, ewentualnie tam kadłub coś tam może odbić od innych Hafenów, które też mają mało penetracji, albo od innych czołgów z tej listy, które także mało penetracji mają. Jeśli chodzi o mobilność, no to tutaj na pewno ona jest plusem. Jedziemy 52 km na godzinę do przodu i 20 do tyłu, więc jest naprawdę, moi drodzy, dobrze. No jeśli chodzi tak naprawdę o to, dlaczego właśnie wybrałem ten czołg zamiast Tankensteina, no to jednak uważam, że Tankenstein jednak, mimo że ma ten swój niezły nawet pancerz, chociaż dobre to nie jest, ale przynajmniej jest niezły, to jednak mobilność i działo naprawdę ma dużo gorsze od Hafena, a pancerz nie jest aż taką różnicą, więc dlatego go tu wybrałem.
Na czwartym miejscu znalazł się czołg Vulcan. No moi drodzy, Vulcan jest to pojazd, który... No, okej, okay, Happen jest rzadki, ale w porównaniu do niego to Vulcan to jest naprawdę... Nawet jeśli Happen byłby najpopularniejszym czołgiem w grze, to nawet przy nim Vulcan byłby rzadki. Właśnie dlatego nie znalazłem powtórki Vulcanem, więc najbardziej zbliżonym czołgiem wam tutaj leci w tle, czyli Namelessem, który de facto czołgiem halloweenowym nie jest, ale jest bardzo podobny do Vulcana. No nie pamiętam, żeby kiedykolwiek on był sprzedawany. Spotkałem go, szczerze mówiąc, raz w życiu, tak to bym w ogóle nie wiedział, że coś takiego istnieje. Znaczy w końcu bym się dowiedział, wiadomo, bo jednak robię dużo tych filmów i przeglądam strony typu Blitzhanger, więc w końcu bym się skapnął, że coś takiego jak Vulcan rzeczywiście w tej grze istnieje. No i moi drodzy, jeśli porównywać by do czegoś ten czołg, no to najbardziej podobną maszynką jest niewątpliwie T-29, oprócz wiadomo tutaj wspomnianego już przeze mnie Namelessa, proszę bardzo, macie nim powtóreczkę, ale o Namelessie może w innym odcinku. Ponieważ mamy tu naprawdę ciekawe działo, podczas gdy większość czołgów ciężkich na siódmym tierze ma działo 105 mm, no ewentualnie jakieś 107 czy 100, coś takiego, my mamy naprawdę dobry kaliber 110. No i powiem wam, że obsługa broni nie jest taka zła, jak na przykład w takim ISie, który ma 122, też to jest duży kaliber. No bo mamy naprawdę dobry czas celowania, no jak to w czołgu halloweenowym. No wiadomo, celność zdecydowanie na minus, bo jednak 110 mm na siódmym tierze to jest duże działo mimo wszystko. Mamy tu tylko 180 penetracji, to jest gigantyczny minus tego czołgu, jak zresztą absolutnie wszystkich czołgów halloweenowych. One mają właśnie mało penetracji. Jeśli chodzi o damage, to mamy tu 350. Tutaj naprawdę trzeba oddać temu pojazdowi, że jeśli chodzi o damage na strzał, to tu tragedii nie ma, naprawdę. Jeśli chodzi o mobilność, no to może i nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia to, co mamy tutaj, jeśli chodzi o jazdę do tyłu, bo to tylko 12 km na godzinę, ale do przodu już idziemy 36, jest to naprawdę dobry wynik, moi drodzy. Jeśli chodzi o pancerz, no to okej, będzie problem z przebiciem z AP praktycznie wszystkiego tutaj, wszystkich punktów tego czołgu, nawet jak będziemy robić nim sidescrapa, to nas nie będą przebijać z AP, ale jak już ktoś załaduje golda, no to o, moi drodzy, no to tragedia się dzieje, bo no po prostu każdy nas przebija, absolutnie. Nie mamy jakiegoś bardzo twardego punktu typu na przykład wieża plus fajne opuszczanie armaty, bo my tutaj fajnego opuszczania armaty jakiegoś specjalnie nie mamy. No i właśnie dlatego uznałem, że czołg ten jest gorszy od innych czołgów ciężkich, aczkolwiek lepszy od Tankensteina, ale o Tankensteinie sobie też w innym odcineczku, myślę, powiemy, już nawet mam w planach jakim odcineczku. No i moi drodzy, tak naprawdę to Vulcan nie jest jakiś bardzo dobry, ale umieściłem go na tej liście z dwóch powodów. Po pierwsze, że nie było innego kandydata, a po drugie, że najzwyczajniej w świecie po prostu ten czołg jest na tyle rzadki, że jest bardzo mocno wart wspomnienia o nim. No ale okej. Nie przedłużając, lecimy z miejscem trzecim. A na nim, moi drodzy, plasuje się Gravedigger. Pierwsza naprawdę ciekawa maszynka, moim zdaniem, przynajmniej w tym zestawieniu. No cóż, tak to jest już, że każde działo każdego z pojazdów tutaj w tym zestawieniu jest naprawdę specyficzne. Nie inaczej jest z Gravediggerem. Ponieważ dostajemy tu 90 uszkodzeń na strzał, ale patrzcie na powtórkę, patrzcie na powtórkę. Mamy 6-pociskowy magazynek, no który praktycznie to jest karabin maszynowy. Podobne działo mamy w sumie w Leopardzie, no tylko że wiadomo, więcej uszkodzeń z magazynka zadajemy. No ale to nie,
działo jest głównym atutem Gravediggera, chociaż też jak najbardziej takim atutem jest tylko jego niewiarygodny pancerz, moi drodzy. Mamy bardzo dużo HP, 1550, to jest też naprawdę duży plus, ale pancerz. Pancerz, moi drodzy, to jest coś absolutnie niewiarygodnego, ponieważ mamy tu no praktycznie nieprzebijalną górną płytę. Ja nie wiem, w jaki sposób można by przebić górną płytę, jak ona jest praktycznie pod kątem półpełnym ustawiona. Tego się po prostu przebić nie da. Zresztą tak samo jest z wieżą. Musielibyśmy na 10 tierze załadować Golda, żeby przebić takowego Gravediggera w wieżę. No i właśnie dlatego ten czołg jest tak niesamowity. Jedziemy tak samo jak Vulcan, 36 na godzinę do przodu i 15 do tyłu, więc lepiej już od Vulcana. No i to jest naprawdę też dobry wynik. Celność mamy, no taką bym powiedział niezłą. Czas celowania też, no bo wiadomo, magazynek. Jeśli chodzi o resztę statystyk, no to moi drodzy, tak naprawdę nie ma tutaj nic innego wartego do wspomnienia. No może, że jeszcze posiadamy średni zasięg widzenia. No i że mamy miękki garnek, ale tak to nic innego do wspomnienia o tym czołgu nie mam. No proszę Państwa, przechodzimy do miejsca drugiego. A na miejscu drugim, proszę Państwa, w pełnej krasie Helsing. Helsing, który także ma niesamowite działo, które jest ewenementem tutaj, proszę Państwa, na skalę światową. Dlaczego? Bo to jest 85, którą możecie kojarzyć z czołgu 6 tieru, T-34-85 i to naprawdę nie wyrabia to działo na 6 tierze. Tylko, że Helsing w swojej wieży, która swoją drogą jest naprawdę twarda, ma zamontowane dwie takie armaty. Właśnie tak, moi drodzy. Działo, które jest dobre na 5 tierze, jest tak naprawdę zamontowane na 7, no to ktoś powie, no jak to, ale mamy tu dwa takie działa, no więc no już sobie możecie wyobrazić, co to jest, moi drodzy. Zadajemy tu średnio 200 uszkodzeń na strzał, no bo wiadomo, 85, no ale przypomnijmy, że naprawdę mamy dwa te działa, więc 400 uszkodzeń. Zadajemy co jakieś 8 sekund i to jest naprawdę niewiarygodne. Tutaj bohater na powtórce gra bez wyposażenia i to dlatego ładuje aż 9, ale normalnie to myślę, że każdy ma wyposażenie co 8 sekund. Tak mniej więcej wypluwamy po dwie pestki, to jest niesamowite. Mamy tu, tak jak wcześniejszy na miejscu trzecim, Gravedigger i podpowiem wam, że też czołg z miejsca pierwszego. Mamy tu 170 penetracji. Tak to jakoś jest, że im wyższe miejsce, tym gorsza penetracja. No może nie licząc Hafena, bo on ma tutaj najgorszą 145. Ale też, moi drodzy, naprawdę, oprócz działa, na uwagę zasługuje jego pancerz. Ponieważ, jak już wspomniałem, wieża jest naprawdę twarda, kadłub także odbija. I można by z tego zrobić niesamowity pożytek, no gdyby nie to, że mamy jak na 85 przystało minus 6 stopni opuszczenia armaty, no więc typowe ruskie działo to jest niestety. Jeszcze wam trochę powiem o tym, że celność oczywiście zmniejsza się po wystrzeleniu jednego pocisku, więc tak po prostu sobie dwóch naraz wystrzelić nie możemy, przynajmniej ja wam nie radzę, raczej poczekać z pół sekundy i wystrzelić drugą pestkę. Rzecz jasna, pociskami strzelamy niezależnie i to jest naprawdę fajne w tym czołgu. No i co? Powiecie, że no okej, działo i pancerz, ale mobilność to co? No mobilność też jest super, moi drodzy. Już nie wspominając, że mamy jak na TDK po prostu, dla TDK to jest niesamowita rzecz, w pełni obrotową wieżyczkę.
No to dodając te wszystkie czynniki do siebie, to naprawdę trzeba sobie powiedzieć, że Helsing to jest pojazd OP. O, czy ktoś tu wspominał o OP czołgach? Jeśli tak, to mam coś dla was. Proszę państwa, na miejscu pierwszym, jak się pewnie wszyscy spodziewali, uplasował się Anihilator, pojazd najnowszy z całej piątki. Reszta to już są pojazdy, które zdążyły zapuścić korzenie w tej grze, które są już legendarne po prostu i są niezwykle stare po prostu, ale no, Anihilator jest nowy, doszedł w ostatnie Halloween, no i wywrócił grę do góry nogami, co by tu nie mówić. Zacznijmy od tego, że podobało się wam działo Helsinga, które było podwójne, no to ciekawe, czy zaskoczy was wiadomość, że ten pojazd ma działo potrójne. Pociski wystrzeliwują się nie oddzielnie, a razem, ale proszę państwa, celność nie zmniejsza się po wystrzeleniu jednego pocisku. Wszystkie trzy lądują w to samo miejsce. Możecie sobie wyobrazić, co to będzie robić na odrodzeniu, jak będzie odrodzenie następnym razem. No to będzie dramat już, moi drodzy. No, inne statystyki działa, oprócz tego, że zadajemy 210 uszkodzeń. I to jest ciekawy temat, bo my mamy tutaj działo kalibru 80 mm, zadajemy 210 damage'a. Hafen ma działo 82 mm, zadaje 190 damage'a. No to jest ciekawe, moi drodzy. W każdym razie, celność mamy, no taką sobie. Za to, moi drodzy, czas celowania jest super, jak na czołg halloweenowy przystało. Jeśli chodzi o depresję działa, no to okej, ten czołg nie byłby taki OP, gdyby nie jeden, moi drodzy, czynnik. Mianowicie Wargaming zaprojektowało to tak, że on ma super opancerzoną wieżę, ale nie może tego wykorzystać, bo ma słabą depresję działa. Tylko że ostatecznie zdecydowali się na buff tego pojazdu na serwerze testowym jeszcze. I on dostał, uwaga, minus 8 stopni depresji działa. No i przez to stał się totalnie OP, bo wieża jest znowu nieprzebijalna. Garnki no niby są przebijalne, ale garnuszek jest maluteńki po prostu. Jak na czołg halloweenowy oczywiście przystało. Już nie mówiąc o tym, że górna płyta też jest naprawdę twarda. Ten czołg posiada lepszy pancerz naprawdę od Emila 1. Przynajmniej obiektywnie rzecz biorąc. To jest coś niesamowitego. Mamy też najlepszy zasięg widzenia na tym tierze. To się wszystko składa na najbardziej OP pojazd w galaktyce. No i co mogę więcej powiedzieć? Ja wam dziękuję za oglądanie. Już się wkurzyłem od opowiadania o Anihilatorze. Głowa mnie boli, takie to jest OP maszyna. Ja już się z wami żegnam i kończymy program tydyn. A nie, właśnie, mam jeszcze dla was ogłoszenie. Mianowicie nie zapomnijcie zapisać się na konkurs VOD Art. Link w opisie.